MQ9 Reaper dla Polski. Omówienie, opis, takie garstka danych technicznych. Zdecydowaliśmy się na leasing Reaperów. Nie wiemy do końca, co będzie takim rozwiązaniem docelowym, ale warto wiedzieć o tym bezzałogowcu, na który się zdecydowaliśmy. Jest to bezzałogowy, bojowy aparat latający, który może być wykorzystywany do zwiadu oraz do uderzeń na cele lądowe, ale nie tylko, ale o tym później. Jest to produkt amerykański firmy General Atomics Aeronautical Systems. Jest to bezzałogowiec, który jest następcą już chyba takiej legendy, czyli MQ-1 Predator. Zacznijmy od wielkości, ponieważ jest to duży samolot. Samolot bezzałogowy, oczywiście, więc może inaczej. MQ-9 jest duży jak na te bezzałogowce, które najczęściej sobie wyobrażamy jako takie nieduże. No, najwyżej takie średnie drony. W rzeczywistości MQ9 ma 11 metrów długości, rozpiętość skrzydeł to 20 metrów, a jego wysokość wynosi 3,80 m, czyli ma rozmiary no, samolotu bojowego. Masa. Masa własna wynosi 2220 kg, maksymalna masa startowa to 4760 kg, czyli już blisko 5 ton. I tak, może zabrać 1815 kg paliwa i 1360 kg uzbrojenia. Silnik to Honeywell TP-331 t o mocy 950 koni mechanicznych. Jest to silnik turbośmigłowy, pozwalający osiągnąć prędkość maksymalną 480 km na godzinę. Chociaż, oczywiście, prędkość przelotowa jest niższa i wynosi do 313 km na godzinę. Reaper może utrzymywać się w powietrzu nawet przez 28 godzin, a jego zasięg wynosi 5900 km. Czyli jest naprawdę bardzo duży. Jeśli chodzi o tą możliwość utrzymywania się po w powietrzu z pełnym ładunkiem, wynosi ona 14 godzin. Silnik przekazuje moc na trójpłatowe śmigło pchające, które znajduje się w tylnej części kadłuba. Pułap maksymalny wynosi 15200 m. Natomiast taki pułap operacyjny wynosi 7,5 km. Oczywiście na tej wysokości 7,5 km te jego możliwości są po prostu najbardziej optymalne. Tu ważny element, ponieważ gdy mowa o bezzałogowcach i ich zasięgu, pojawia się bardzo często problem kontroli nad nimi, czyli sterowania nimi. Na przykład w przypadku już niedawno omawianego Bajraktara TB2, tutaj od razu zapraszam na materiał, który jakoś. Zbyt dobrze się nie obejrzał, a jest to jak najbardziej bez załogowiec bardzo ciekawy. No i też go kupujemy. I w tym TB2 zasięg jest ograniczony przez 150 km zasięgu, tego na którym można go sterować. Oczywiście on może lecieć dalej, ale tylko po zaplanowanej wcześniej trasie. W MQ9 jest inaczej. Tutaj jest gigantyczna przewaga, ponieważ on też ma 150 km takiego zasięgu. Takiego zasięgu sterowania przez kontrolę naziemną, ale kiedy te 150 km zostaje przekroczone, wówczas sterowanie odbywa się przez satelity. To umożliwia działanie Reaperom na przykład 1000 tysiąca km od, czy nawet na maksymalną odległość od stacji naziemnej. Gigantyczna przewaga nad na przykład wspomnianym bajraktarem TB-2. No ale oczywiście to są inne bezzałogowce, inna wielkość, inna masa, więc chyba je porównam. Załoga. Często mówi się, że bezzałogowce to zero członków załogi. Oczywiście na samolocie, na tym statku powietrznym nikogo nie ma, ale w rzeczywistości do obsługi RIPERa potrzebne są dwie osoby. Jest to pilot i operator systemów pokładowych. MQ-9 musi wykonywać w jakiś sposób zadania. Zacznijmy od tego, co może podnosić na swoich sześciu zewnętrznych podwieszeniach. I tak, może na nich przenosić, tak jak wspomniałem, 1360 kg, no całej gamy przeróżnych rzeczy. Hellfire'y, GBU12, GBU38, JDAM, GBU49. Oczywiście mogą być one, one są naprowadzane w różny sposób. Za pomocą wiązki lasera, ze wsparciem GPS-a, w zależności od tego, co podwiesimy. Oczywiście pra są prace, najprawdopodobniej już to jest wdrożone do, może nie produkcji, ale po prostu Reaper ma już takie zdolności, żeby przenosić brytyjskie Brimstone, y, dla nas coś bardzo ważnego, przeciwradiolakacyjne AGM 88 Harm, coś co również jest doskonałą metodą radzenia sobie z radarami przeciwnika, czy też przeciwlotnicze AIM -y 120 Amram, czy AIM -y 9X. Więc to nie tylko zwalczanie celów lądowych, również tych poruszających się, i to bez żadnych problemów, ale również możliwość uderzeń na cele powietrzne oraz zwalczanie radarów. Oczywiście zwalczanie celów morskich jak najbardziej jest w zasięgu ripera, i to, czy to będzie cel na lądzie, w powietrzu czy na morzu, riper nie widzi różnicy. Konfiguracja taka przykładowa może wyglądać na przykład tak, że MQ-9 ma podwieszone cztery hellfire'y, czy też chelfire'y, kto wie, ten wie, i na przykład dwa razy GBU-12 Paveway 2. Czyli Reaper to naprawdę nośnik, który potrafi dużo zdziałać, jeśli chodzi o zwalczanie celi. celów. Przepraszam, do zwalczania celów. Ale tu trzeba wiedzieć, że Reaper potrafi i tym jego głównym zadaniem jest zwiad. wykrywanie, zdobywanie informacji, zdobywanie danych. Te misje uderzeniowe to można powiedzieć taki dodatek, bardzo ważny dodatek, ale jednak należy to traktować jako dodatek. I tak, ripery mają system elektrooptyczny AN Das 1 MTSB, na który składa się kamera działająca w podczerwieni z dwukrotnym zoomem cyfrowym, kamera dzienna czterokrotny zoom Cyfrowy, laserowy wskaźnik celów, dalmierz laserowy, do tego radar ANAPY8. Teraz ma on być, ma zostać zastąpiony przez radar radar ASA, czyli ten z aktywnym skanowaniem. I to wszystko daje mu bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o wykrywanie, o zbieranie informacji. Oczywiście są one przekazywane w czasie rzeczywistym do kontroli naziemnej, mogą być wykorzystane. Od razu, Reaper może na przykład nie tylko używać swojego wyposażenia hellfire'ów, brimstone'ów, żeby razić jakiś ważny cel czy harmów, ale może też na przykład oświetlać komuś cel, czy też podawać odpowiednie koordynaty, żeby wiszący 100 km dalej F35 mógł coś sobie tam wystrzelić. Ale pamiętajmy, że MQ9 jest cały czas modernizowany dostosowywany do kolejnych, można powiedzieć, do kolejnego wyposażenia. Do tego na węzłach mogą również być podwieszane zasobniki, takie służące do walki elektronicznej, czy zasobniki, które umożliwiają komunikację się przez ten zasobnik. Siły znajdujące się gdzieś w dole mogą wykorzystywać RIPERa do komunikacji z dowództwem. Do tego oczywiście są zasobniki służące do samoobrony, takie z flarami, dipolami, czy też zasobniki, które mają służyć do zwalczania okrętów podwodnych, które po zrzuceniu mogą na przykład używać BOI. Oczywiście to, że Reaper jest dużą maszyną, ciężką maszyną, może przenosić ponad 1300 kg na tych podwieszeniach. To wszystko oznacza, że stosuje on rakiety, pociski, ogólnie to wyposażenie, które jest na przykład używane na samolotach, na śmigłowcach. I są to urządzenia, tak to już nazwijmy, o pełnych możliwościach. Tu nie ma, w przeciwieństwie na przykład do innych załogowców, ograniczeń, jeśli chodzi o stosowanie tego, co można podwiesić. Tu nie ma prób dostosowywania innych narzędzi, które są oczywiście mniejsze, posiadają mniejsze głowice, mniejsze możliwości i mniejszy zasięg. Reaper przynosi naprawdę nowoczesne. Posiadające pełne możliwości wyposażenia. Tutaj warto pamiętać o tym, że Reaper to nie tylko ten sam bezzałogowiec. To tak samo jak patrzymy na, na przykład armatochałbice Krab. Jedzie sobie taki Krab i tam sobie strza. W rzeczywistości sam Krab jest tylko częścią systemu, musi być wóz dowodzenia, amunicyjny, remontowy. Tak samo jest jeśli chodzi o Ripera i ogólnie wszystkie bezzałogowce. To cały system, na który składa się sam bezzałogowiec. Ten samolot bezzałogowy, stacja kontroli naziemnej oczywiście nie z taką konsolą sterowania, jaką kojarzymy z tymi zwykłymi cywilnymi dronami to jest normalnie bardzo rozbudowana stacja. Do tego, oczywiście, bardzo mocno rozbudowana łączność anteny on musi być gdzieś wyposażony w to, co podwiesza się na węzłach on musi być gdzieś remontowany tankowany to jest cały system. I musimy oczywiście o tym pamiętać, ponieważ często się podaje, że kupujemy na przykład 10 riperów i przeliczamy jeden do jednego, że jedna sztuka kosztowała na przykład tyle i tyle. W rzeczywistości ta cena obejmuje bardzo wiele elementów. Już nie mówię o tym, że same szkolenia, czy też zagwarantowanie możliwości serwisowych, części zamienne to wszystko też swoje kosztuje. Bardzo ważnym elementem, jeszcze raz o nim wspomnę, jest ta, Możliwość łączności satelitarnej, która nie tylko zwiększa zasięg, możliwość sterowania tym bezzałogowcem, ale również umożliwia takie bezpośrednie na żywo zbieranie informacji i przekazywanie ich do kontroli naziemnej, do dowództwa i wszędzie tam, gdzie są one potrzebne. I to można powiedzieć, zbieranie danych jest tym głównym celem Reaperów. A jakiś Harmik, który poleci w radar, czy Hellfire, który. Akurat jadącą wyrzutnie S300 zwalczy, to jest taki dodatek. Ważny dodatek, ale jednak to można powiedzieć, to jest dodatek. On ma po prostu zbierać jak najwięcej informacji, no i myślę, że ten czynnik był jednym z kluczowych czynników, jeśli chodzi o pozyskanie, czy też wylizygowanie przez nas riperów. Po co w powietrzu ma wisieć na przykład F16, czy w przyszłości fa 50 jeśli w powietrzu może krążyć na przykład Reaper może być w tym powietrzu o wiele dłużej w o wiele wiele tańszy sposób może w tym powietrzu być a przecież piloci tych samolotów które wymieniłem mogą w tym czasie zamiast patrolować zamiast wisieć w powietrzu i używać swoich zasobników obserwacyjnych może lepiej żeby ćwiczyli coś innego coś co może się również im przydać w przyszłości bardziej niż tylko takie nie ma bezsensownych wiszeń w powietrzu, ale takie wiszenie dla samego wiszenia. Więc to jest chyba jeden z tych bardzo ważnych elementów, jakie oczywiście składają się na zakup, na leasing tego rozwiązania. Pierwszy lot Reaperów odbył się w 2001 roku, a wprowadzenie do służby w 2007 roku. I tak MQ9 służy w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Turcji, Niemczech, Indiach, Francji, Holandii i będzie u nas. Oczywiście ripery są już u nas, nie martwmy się, one już u nas działają, tylko nie jesteśmy ich operatorami. Aha, jeszcze nazwa, ponieważ o tym nie wspomniałem. MQ, czyli M od multi-role, czyli wielozadaniowy, Q od takiego zdalnie sterowany bezzałogowiec, a dziewiątka, dziewiątka po prostu oznacza, że to już jest dziewiąta maszyna tego typu w służbie. Ripper, czyli żniwiarz, no, musi ładnie brzmieć. A żniwiarz jak najbardziej pasuje do tego bezzałogowca. My mamy mieć na początku MQ9 wzięte w leasing, później nie wiemy jeszcze do końca, co wiemy. Te informacje jeszcze nie są ujawnione, ale miejmy nadzieję, że niedługo je będziemy znać. Viper jest naprawdę czymś bardzo, bardzo fajnym, o bardzo dużych możliwościach. Daleko w przód odbiegających, na przykład od tego rozsławionego bajraktara, który też jest dobrym rozwiązaniem, ale nie aż tak jak Ripper. Ale o tym może będzie materiał. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.